Od dziś ponownie otwarte są wszystkie przejścia na granicy polsko-ukraińskiej. Część przejść granicznych z Ukrainą dalej pozostawała zamknięta. Powodem wstrzymania ich działalności były pierwsze fale pandemii COVID-19. Do dziś podróżni mogli korzystać z przejść w Dorohusku, Chrebenem, Korczowej, Medycy i Budomierzu. Dziś dołączają do nich kolejne przejścia Zosin Ustiłuk i Dołhobyczów Uchrynu w województwie lubelskim i w województwie podkarpackim, przejście Krościenko-Smolnica dla ruchu osobowego i towarowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony. To oznacza, że wszystkie przejścia na polsko-ukraińskiej granicy są już otwarte. Nadal nieczynne pozostają niektóre przejścia na granicy z Białorusią i Rosją. Do Białorusi przejedziemy w Kurznicy, Bobrownikach, Terespolu oraz Koroszczynie, zaś do Rosji wjedziemy jedynie w Bezledach i Grzechotkach.